Jak wygląda facet z szpilką, kochani? Można. No, nie mówcie mi, że to pytanie fajne. Było, czy jest popierane i jak odbieramy, no więc my nie. Proszę zapytać Kaczyńskiego, wszystko jest naszego możliwe, prezydenta. Wszystko jest dla ludzi. On pani udzieli pełnej odpowiedzi. Czy Polacy są tolerancyjni? Na pewno, w większości. W większości są tolerancyjni. To zależy w jakiej grupie społecznej, ale bardziej światli są, jednak bardziej tolerancyjni. Witamy z wrocławskiego rynku, z tej strony Joanna Zimmerman Ciastek. Właśnie odbył się happening naczelnego antyfaceta RP pod tytułem Pociąg do dobrych butów. Pytaliśmy różnych przechodniów, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu, w Polsce, jakie są reakcje na ubiór nietypowy dla swojej płci bądź dla tej kultury. I oto odpowiedzi. Widziałaś ten happening cały? Tak, wydaje mi się, że widziałam cały od początku. Co o nim sądzisz? Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, ponieważ ludzie powinni się przyzwyczaić do takich widoków. Każdy powinien być tym, kim chce. Czy może znasz taką osobę, która chodzi w odzieży, która nie jest typowa dla jej płci? Osobiście nie znam takich ludzi. No tak wyszło, że nie. Ale nie jestem, nie mam nic przeciwko. Właśnie, a co sądzisz widząc antyfaceta? Fajne nogi ma. Naprawdę ma fajne nogi. Jeden i drugi. Fajne buty mają. Szczególnie ta w panterkę.
Właśnie jak to wygląda? Na co dzień chodzisz również tak ubrany i jakie są reakcje? Czy zdarzyło ci się kiedyś, aby zareagowano w jakiś sposób nietypowy bądź też właśnie niesympatyczny? Myślę, że trzeba rozróżnić sfery, przynajmniej takie, kiedy pojawiam się jako interesant albo klient w sklepach, nie mam problemów, jestem grzecznie obsługiwany, a co najwyżej ewentualne komentarze pojawiają się po moim wyjściu. Raczej profesjonalna obsługa, nawet jeżeli jest zdziwiona, zbulwersowana, nie pozwala sobie na jakiekolwiek głupie gesty. Ale inaczej jest, kiedy mamy do czynienia z przechodniami w takich dzielnicach odległych od centrum, gdzie nie ma monitoringu albo ochrony i są to po prostu osiedla mieszkaniowe, zdominowane przez młodzieżowe subkultury oparte na nienawiści. No i zwróciliśmy uwagę również na wasze stroje, ponieważ one są nietypowe dla naszej kultury. I co sądzicie właśnie o takich ludziach, którzy ubierają się nietypowo dla swojej płci? To jest ich sprawa i nikt nie powinien im w tym, nie wiem, przeszkadzać ani tego komentować. A jeśli chodzi o was, jeśli jesteście ubrane właśnie tak nietypowo, ludzie często za wami oglądają? Często oglądają się. Zdjęcia. Ale to jest reakcja raczej pozytywna, tak? Tak. Raczej się ludzie cieszą niż negatywnie to odbierają. A jak wam się podobał happening? Ciekawy był. Właśnie, bo pamiętamy tą sytuację, która miała miejsce przed paroma dniami. Otóż przypomnę, że Maciek został wyrzucony ze swojego akademika, z akademika, w którym zamieszkiwał, przez to, że właśnie chodzi nietypowo ubrany dla swojej płci. I jaki masz komentarz do tego? Sądzę, że to było chamskie. Ale jak myślisz, czy co wywołało największą kontrowersję? Twoje buty, ogólny twój ubiór, czy może zachowanie? Czy jakie były argumenty? Na początku argumentami był mój ubiór, potem doszły inne argumenty tego typu, że za mało zapłaciłem. Dalej, że recepcjonistka mówiła, że nie jestem lekarzem, dlatego nie mogę zostać, a w końcu powiedziała, że tutaj jakiś lekarz przyjeżdża i zajmie ten pokój i dlatego też nie mogę zostać, nawet nie mogłem poczekać na tego faceta, aż mnie odbierze, tylko musiałem od razu wyprowadzać się stąd. Właśnie słyszałam, że była wzywana policja, czy to prawda? Tak, postanowiłem czekać na policję, żeby policja ostatecznie rozstrzygnęła, kto ma rację, ale wydaje mi się, że policja była bardziej po stronie recepcjonistki i mówiła, że chcą to zrobić na spokojnie. Ja to odebrałem w ten sposób, że jeżeli nie wyjdę stamtąd po dobroci, to użyją siły, więc postanowiłem po dobroci. Liczę, że ludzie widząc takie sytuacje, takie scenki, chociażby w konwencji karnawałowej, kabaretowej, happeningowej, zaczynają się wizualnie oswajać ze sprawą i nawet jeżeli zobaczą to w sytuacji codziennej, w kontekście jak najbardziej zwyczajnym, nie będą reagować alergicznie. Mamy pociąg do Butu, tylko w dobrych chodzimy. Każdy decyduje sam, w jakich butach dobrze mu. Pociąg do dobrych butów właśnie skończył trasę swą. W wolnym kraju wolnyś jest, nosisz tylko to, co chcesz. Tu stacja Wolność, tu stacja Wolność. Koedukacyjny pociąg wolnych osób do dobrych butów zakończył swój bieg. Prosimy cieszyć się wolnością, bez względu na płeć.